Aleksander miał wszystko, co potrzebne do pięknego i beztroskiego życia. Kierował firmą spożywczą, która przynosiła mu stabilne i dość imponujące dochody. Aleksander mieszkał w ekskluzywnym trzypokojowym mieszkaniu w centrum miasta i jeździł najnowszym modelem Lexusa. Jego żona, Alisa, była prawdziwą pięknością, szczupła młoda kobieta o orientalnym wyglądzie, z cienką talią i pełnym biustem bez śladu silikonu. Była dumą pana Aleksandra i zazdrością jego kolegów i partnerów. Kolegów, co prawda, było niestety niewielu z powodu wybuchowego charakteru Aleksandra. Kierownikowi firmy brakowało tylko jednego, atrakcyjnego wyglądu: niski, pulchny, z małymi oczkami i pełnymi. Zawsze mokrymi, czerwonymi wargami, pan Aleksander nie cieszył się powodzeniem wśród przedstawicielek płci pięknej. W wieku 30 lat wyglądał na 40, jeśli nie więcej. Każdy, kto znał Aleksandra i jego żonę, zastanawiał się, jak to możliwe, że taka piękność wyszła za tak nieatrakcyjnego mężczyznę, który na dodatek miał wyjątkowo paskudny charakter. Kiedy para po raz pierwszy pojawiła się razem na prezentacji, Violetta, zapalona imprezowiczka i plotkara, podzieliła się swoimi przemyśleniami z koleżanką, Nicole. Na pewno zaskakuje ją w łóżku na całego. No coś ty, skrzywiła silikonowe usta Nicole, taki fajtłapa. Tu chodzi o pieniądze. Wiesz, Alisa sama jest bogatą dziedziczką. Hektarów, firma jej ojca do niedawna była zadłużona po uszy, a pan Aleksander pomógł mu wyjść z długów. Naprawdę? No, nie do programu oczywiście. Wiesz, że jestem jak grób. Ciekawa informacja, mruknęła Violetta. No tak, no tak, spojrzała na nią złośliwie Nicole i damy opuściły pokój. Nicole nie wątpiła, że jutro wszyscy o tym usłyszą, ale słowo się rzekło, a kompetentne źródło zapewniło, że to czysta prawda i wcześniej czy później stałoby się to wiedzą publiczną bez długiego języka Violetty. O złym charakterze dyrektora firmy handlującej półproduktami, drobiem, rybami, serami i kiełbasami. W mieście krążyły legendy. Pracownicy nie wytrzymywali tam dłużej niż rok. Z tej firmy zaczynał się życiorys zawodowy dziewięciu na dziesięciu świeżo upieczonych studentów. Wynikało to z prostego faktu. Doświadczeni menedżerowie, merchandiserzy i reszta biurowej kadry nie szła tam, bo wszyscy słyszeli o nieprzyjemnym szefie. A że studenci bez doświadczenia nie byli przyjmowani do poważnych firm, mieli tylko jedną drogę pod opiekę pana Aleksandra. Sprawiedliwie trzeba przyznać, że w tej firmie można się było czegoś nauczyć. Hartowanie charakteru z takim szefem. Pan Aleksander hojnie obdarzał podwładnych najbardziej wyrafinowanymi obelgami, aż po brudne przekleństwa. A ludzie znosili to pokornie, myśląc tylko o tym, że muszą to znosić tylko przez rok, co dawało im siłę. Trzeba dodać, że gdy pracownik przynosił panu Aleksandrowi wypowiedzenie, szef nie próbował nikogo zatrzymywać podczas gdy jeden z pracowników, który wkrótce miał odejść, odpracowywał swoje dwa tygodnie wypowiedzenia, w firmie już trwał staż kolejnej ofiary bezczelnego szefa. Aleksander wiedział, że przyjdzie tu jeszcze wiele młodych absolwentów, chcących zdobyć cenne doświadczenie. To, że ktoś odchodził z powodu jego trudnego charakteru, wcale go nie martwiło. Święcie wierzył, że nie ma ludzi niezastąpionych, a ta wiara pozwalała mu traktować ludzi jak materiały eksploatacyjne. Alisa przywykła do luksusu. Miała dwóch starszych braci i młodszą siostrę. Mimo, że wychowywała się w wielodzietnej rodzinie, od najmłodszych lat nie znała, co to znaczy bieda. Alisa, podobnie jak jej bracia Murat i Raslen oraz siostra Zulfia, miała dużo pięknych ubrań i zabawek. A gdy skończyła 16 lat, otrzymała pierwszy prawdziwie drogi prezent złote kolczyki z rubinami i diamentami. Potem były futra, ekskluzywne rzeczy z Paryża i Mediolanu, abonamenty do drogich spa i inne kobiece przyjemności. Ojciec Elisi, pan Rynbeck, wykupił w latach 90. małą restaurację, która ledwo trzymała się na powierzchni. Jednak po roku niespodziewanie przekształciła się w luksusową restaurację, którą odwiedzali nawet wymagający cudzoziemcy. Po pięciu latach pan Rynbek posiadał już sieć restauracji z różnorodną kuchnią i muzyką na żywo. Restauracje przynosiły dobre zyski, ale umowa z nieuczciwym dostawcą zrujnowała pana Rynbeka. Zaufał jednemu człowiekowi, który okazał się nieuczciwy, przez co przedsiębiorca wpadł w ogromne długi. ów człowiek po prostu zniknął, zostawiając pana Rynbeka sam na sam z jego problemami. Gdy Ryndbek siedział w jednej ze swoich restauracji, rozmyślając przy butelce Martini, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji, do restauracji wszedł gruby i niezbyt atrakcyjny młody człowiek. Biznesmen rozpoznał w nim dyrektora firmy spożywczej, pana Aleksandra. Ryndbek spotykał się z nim na różnych imprezach towarzyskich i, trzeba przyznać, pan Aleksander nie budził jego sympatii. Witam, panie Ryndbek. Przywitał się Aleksander i podał przedsiębiorcy rękę. Jak się pan miewa? Dziękuję, jakoś się trzymam. Problemy? Zapytał nieco natarczywie gość. A kto ich nie ma? Wzruszył ramionami pan rynbek. No wie pan, ja na przykład. Uśmiechnął się pan Aleksander. Cieszę się za pana, odpowiedział z rezerwą rynbek. Czego pan sobie życzy? Ja. Wyłącznie zjeść coś i nic więcej. A tu widzę, siedzi sam szanowny pan rynbek, jakże nie podejść do kogoś? Kogo się szanuje? Racja przytaknął rynbek. Dlaczego jestem taki podejrzliwy? Jeśli spotkało mnie takie nieszczęście, to nie powód, by podejrzewać wszystkich i wszystko. Czy znajomy nie może po prostu podejść i się przywitać? Czego pan chce spróbować? Proszę spróbować jaj przepiórczych nadziewanych w sosie śmietanowym. Po prostu pyszne. Dobrze, zaufam pańskiemu gustowi, uśmiechnął się pan Aleksander. A co na gorąco pan poleca? Zamówcie fileta z dzika z młodymi ziemniakami i ziołami, zapewniam, że nie pożałujecie. Brzmi naprawdę kusząco. Zdaniem pana Rynbeka, panu Aleksandrowi powinno wystarczyć nadziewane jajko i jakaś sałatka ale nie powie tego klientowi oprócz dania głównego i przystawki aleksander zamówił butelkę mocniejszego napoju stopniowo mężczyźni zaczęli rozmowę i pan rynbek opowiedział szefowi firmy spożywczej o swoich problemach jak to się stało panie rynbek przeszedł pan przez takie trudne okresy dla mnie zawsze był pan wzorem zarówno mężczyzny jak i biznesmena no co też pan mówi zmieszał się rynbek jak widać, nawet najlepszym zdarza się upadek. Biznes to ryzykowna sprawa, przytaknął pan Aleksander. Nigdy nie wiadomo, gdzie się potkniesz. Ale wszystko jest do naprawienia, myślę, że mogę panu pomóc. Czym? Zapytał kwaśno pan rynbek. Na przykład mógłbym udzielić pożyczki na śmiesznie niski procent. Oczywiście, z umową i wszystkimi formalnościami. Rynbek zamyślił się. Mimo wypitego alkoholu, czuł, że panu Aleksandrowi o coś chodzi. Jego wizyta nie była przypadkowa. Biznesmen oferujący pożyczkę na niski procent? To na pewno nie jest bezinteresowne. W międzyczasie pan Rynbek zastanawiał się, czy zgodzić się na propozycję. Prawdę mówiąc, miał mało wolnych środków. Pan Rynbeck spłacał dług jak mógł, ale oprócz długu były jeszcze podatki, czynsz, pensje dla personelu, a także potrzeba życia. Poza tym intuicja doświadczonego biznesmena, który jak wyraził się jego rozmówca, przeszedł przez trudne okresy. Podpowiadała, że zgoda na pomoc niczym mu nie grozi. Najprawdopodobniej panu Aleksandrowi chodziło o coś więcej. Ale o CEO. Pan Rynbeck nie lubił krążyć wokół tematu. Zapytał więc pana Aleksandra wprost: Panie Aleksandrze, nie oferuje mi pan tej pożyczki bez powodu. Na pewno oprócz spłaty długu z odsetkami, chce pan czegoś więcej? W końcu dług to oczywistość, jesteśmy ludźmi biznesu, więc grajmy w otwarte karty. No dobrze, niech będzie. Jeśli pan Aleksander miał jakieś słabości, to były to luksusowe samochody i piękne kobiety. Mimo że sam, delikatnie mówiąc, nie był przystojny. Kiedy dziewczyna przychodziła do niego po pracę pierwszą rzeczą. Na którą zwracał uwagę był jej wygląd. W jego opinii kobiety z natury nie miał rozumu, więc nie widział potrzeby skupiania się na dyplomie i cefał kandydatki. Nawet kiedy kobieta starała się o pracę sprzątaczki, pan Aleksander brał pod uwagę jej twarz i figurę, a nie umiejętność machania ścierką. Warto dodać, że przez cały czas pracy firmy sprzątaczka nigdy się nie zmieniła. Była to sympatyczna, rudowłosa dwudziestolatka, która studiowała zaocznie i pracowała, by móc opłacić naukę. Pan Aleksander postanowił, ożenić się tylko z piękną kobietą i to nie byle jaką, ale taką, żeby wszyscy o nie mieli. Tylko gdzie taką znaleźć? Piękności stowarzystwa ze swoimi silikonowymi piersiami i ustami nie interesowały Aleksandra. Jednak pewnego razu, kiedy przyszedł do restauracji pana Rynbeka, jego uwagę przyciągnęła dziewczyna około 22 lat. Okazało się, że była ona córką przedsiębiorcy z Kazachstanu. Taką dziewczynę wziąłby za żonę. Piękna, świeża, a przede wszystkim bez silikonu i sztucznych włosów. Jej czarne loki sięgały po śladków i były w pełni naturalne. A może nawet była jeszcze dziewicą, bo u nich przed ślubem to raczej nie wypada. Chociaż, kto wie. Pan Aleksander postanowił dowiedzieć się więcej o dziewczynie. Nazywała się Alisa i w zeszłym roku ukończyła psychologię. Kiedy Alisa studiowała, miała chłopaka. No proszę, i gdzie ta dziewiczość? Trudno uwierzyć, że przeciętny chłopak trzymałby się takiej piękności za ręce i czytał jej poezję przy księżycu. Obecnie Alisa z nikim się nie spotykała, co odawało nadzieję. W każdym razie, gdyby było inaczej, pan Aleksander na pewno by to zmienił. Podejście do ojca dziewczyny było tylko kwestią techniki. I tak oto teraz mężczyźni siedzą w restauracji pana Rynbeka, a pan Aleksander proponuje mu pożyczkę na niski procent w zamian za rękę Elisji. Szczerze uważał swój plan za genialny. Dla pana Rynbeka takie warunki wydawały się potworne. Tak, mają inną kulturę, ale czy naprawdę są jeszcze ludzie, którzy myślą, że muzułmanie nadal tkwią w średniowieczu? Pan Rynbeck był nowoczesnym mężczyzną. Jeśli Alisa lub Zulfia zdecydują się wyjść za mąż, ich partnerami będą ci, których same wybiorą. Rozumiem, panie Rynbeck, musi pan to przemyśleć powiedział Aleksander, jakby nie zauważając męczeńskiego wyrazu twarzy kazachskiego przedsiębiorcy. Powodzenia! A tak przy okazji jajka i filet z dzika były naprawdę wyśmienite. Szacunek dla kucharza. Gdy gość wyszedł, pan rynbek tylko zaklął. Następnego dnia zadzwonili do niego z banku. Humor przedsiębiorcy był poniżej zera. Po południu zadzwonił Aleksander. Dzień dobry, panie rynbek zaczął słodkim głosem dzwonię w sprawie mojej propozycji. Zgadzam się powiedział cicho pan Rynbek. Ale nie będę wywierał presji na córkę. Co pan, panie Rynbek? O jakiej presji mówimy? Po prostu zaprosi mnie pan do siebie, ja będę zalecał się do pańskiej córki. A reszta, jak Bóg da? Dobrze, choć tyle pomyślał biznesmen, opadając na oparcie fotela. Dobrze. W piątek zorganizuję kolację o 20. Pasuje panu? W piątkowy wieczór Aleksander udał się na kolację do pana Rynbeka. Kupił drogi tort, butelkę hiszpańskiego wina, a paniom, w tym siedemnastoletniej Zulfi, bukiety kwiatów. Cały wieczór żartował i zalecał się do Elisi. Dziewczyna grzecznie przyjmowała zaloty, ale w jej oczach nie było zachwytu charakterystycznego dla zakochanej dziewczyny. Zaloty trwały również po kolacji. Pan Aleksander ciągle wysyłał Alicie bukiety kwiatów, a kiedy przesłał jej dwa bilety do teatru i dziewczyna zgodziła się pójść z nim na spektakl. Aleksander zrozumiał, że lody zostały przełamane i teraz może przygotowywać się do ślubu. Aby utrwalić sukces, pan Aleksander wynajął samolot i polecieli do Paryża. Tam, obok wieży Eiffla, Aleksander oświadczył się Alisie. Był gotów na odmowę, ale ta nie nastąpiła. Ślub się odbył. Na zaślubinach szefa firmy spożywczej i córki właściciela sieci restauracji obecna była cała elita miasta. Pan rynbek był ponury jak chmura. Jego żona, Olga, zapytała, co z tobą. Rynbeck. Przecież nie chowasz Elisi, a wydajesz ją za mąż. Tak, oczywiście odpowiedział nie na temat. Nowo mianowany teść czuł się jak zdrajca. Doszło do tego, że sprzedał własną córkę. Oczywiście wszystko zostało zaaranżowane tak, że Alisa sama poszła do ołtarza z tym grubym i nieatrakcyjnym typem. Ale dla pana Rynbeka było to słabe pocieszenie, bo niczego to nie zmieniało. Alisa siedziała w wiklinowym fotelu, zanurzając stopy w gorącej wodzie. Pedikurzystka znała swoje rzemiosło, a kazachska piękność mogła sobie pozwolić na maksymalny relaks. Po raz tysięczny zastanawiała się, dlaczego wyszła za Aleksandra. Po pół roku małżeństwa Alisa doszła do wniosku. Że nie było miłości z żadnej strony. Aleksander, choć pięknie się zalecał, zdobył Alice jak piękną zabawkę, ozdobę jego luksusowego mieszkania. A jednak młoda kobieta nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Kilka miesięcy przed spotkaniem z Aleksandrem, Alisa rozstała się ze swoim chłopakiem, studentem o imieniu Paweł. Powód rozstania był banalny. Z czasem młodzi ludzie zrozumieli, że nie mają ze sobą prawie nic wspólnego. A więc kontynuowanie związku nie miało sensu. Po powrocie do rodzinnego miasta, Alisa zaczęła się zastanawiać, czy istnieje coś takiego jak miłość. Przecież jeszcze wczoraj ona i Paweł szaleli za sobą z miłości. Gdzie to wszystko się podziało? I Alisa doszła do wniosku, że nie ma żadnej miłości, jest tylko chwilowe zauroczenie. Na kolacji nie mogła nie zauważyć zainteresowanych spojrzeń Aleksandra skierowanych w jej stronę, ale nie mogła odpowiedzieć mu tym samym, bo był dla niej zbyt nieatrakcyjny, mimo swojego bogactwa. Co więcej, po kolacji mama wspomniała mimochodem, że to wyjątkowo specyficzny typ. Dlaczego, mamo? Wszyscy jego podwładni jęczą z powodu niego i odchodzą masowo. Jednak Aleksander zaczął pięknie zabiegać o Alicję, a ona pomyślała... Może w głębi duszy jest zupełnie innym człowiekiem, dlatego gdy Aleksander zaproponował jej małżeństwo, zgodziła się. Aleksander dużo pracował, zostawiał młodej żonie pokaźne sumy pieniędzy na bieżące wydatki, obsypywał Alicję drogimi prezentami, a ich relacje ograniczały się tylko do tego. Aleksander traktował Alicję jak domowego pieska. Pewnego dnia, podczas śniadania, gdy wspomniała o swoim pragnieniu pracy, Aleksander zapytał ze zdziwieniem: Po co ci to? Jak to po co? Chcę się rozwijać, pokazać, że sama z siebie coś jestem warta, przynosić korzyść społeczeństwu. Jaką do cholery korzyść możesz przynieść? Ale posłuchaj, Aleksandrze, przecież u ciebie w biurze pracują kobiety? Pracują, ale trzymam je wyłącznie z powodów estetycznych. Podobnie jak ciebie, ale one przyszły do mnie same, a ciebie kupiłem. Aleksander spojrzał na żonę. Trzeba od razu przy pierwszej próbie uciąć wszelkie próby buntu. Alisa oczywiście jest tylko piękną kobietą, ale teraz zrozumiał, że nie chce się nią dzielić. Z nikim, nawet z potencjalnymi klientami Elisi jako psychologa. Więc trzeba jakoś stanowczo ustawić jej myślenie. Kupił ją, jest jego zabawką i to wszystko. Jak to kupiłeś? A tak, twój ojciec miał problemy, prawda? Mówił coś takiego, niepewnie kiwnęła głową Alisa. Teraz zaczynała sobie przypominać wszystko, co poprzedzało spotkanie z Aleksandrem i samo spotkanie dlaczego nagle ojcu zależało na zaproszeniu na kolację człowieka, z którym wcześniej nigdy się nie spotkał niemożliwe, ale fakty mówiły co innego. Tak, z sadystyczną satysfakcją potwierdził Aleksander. A w zamian za moją pomoc w spłacie długów, zaproponował ciebie, moja radości. Alisa nie mogła w to uwierzyć. Nie wierzysz. Zauważywszy niedowierzanie na twarzy żony, zapytał Aleksander. A ty sama zapytaj. Do wieczora kochana idę, powiedział Aleksander i wyszedł. Teraz Alicie wydawało się, że świat się zawalił, ale może mąż kłamał. A po co? Jak diabeł z tabakierki pojawiła się zdradziecka myśl, i Alisa zdecydowała się wybrać numer ojca. Tak, księżniczko odpowiedział ciepłym głosem. Tato, czy to prawda, że zaoferowałeś mnie w zamian za pomoc Aleksandra? Zapytała bez wstępu. Zapytała bezpośrednio, żeby usłyszeć, co opowie ojciec i co najważniejsze, jak to powie. Eliso, posłuchaj, to nie tak. Dziewczyna do ostatniej chwili miała nadzieję, że ojciec rozwieje jej podejrzenia. Aleksander pomógł ci rozwiązać problemy. Tak, ale ja mu nic. To wystarczy, przerwała Alisa i rozłączyła się. Usiadła na kanapie i zakryła twarz rękami. Jako prawdziwa muzułmanka, Alisa uważała, że świat należy do mężczyzn, ale nie do tego stopnia. Alisa nie mogła pojąć, jak ojciec, który zawsze mówił, że jest jego księżniczką. Który robił wszystko dla niej, mógł zrobić coś takiego. Oddałaby za niego życie bez wahania, a on. On sprzedał jej życie za pieniądze. To nie mieściło się w jej głowie. Siergiej, jak mu polecił pan, aleksander, zniknął. Powiedział, że go nie skrzywdzi finansowo, ale minęło ponad pół roku, a od pana Aleksandra nie było ani grosza. Siergiej był podstawioną osobą przy zawieraniu rzekomo korzystnej umowy między panem Rynbekiem a jakąś fikcyjną firmą. Zawarł fikcyjną umowę i zniknął, a właściciel sieci restauracji pogrążył się w ogromnych długach. Później Siergiej słyszał, że interesy pana Rynbeka znów ruszyły z miejsca. A kiedy przeczytał w internecie o ślubie pana Aleksandra z córką kazachskiego biznesmena. Wszystko stało się jasne. Na pewno chodziło o małżeństwo z piękną córką właściciela restauracji. Siergiej zadzwonił do Aleksandra, ale ten powiedział, że nie ma czasu rozmawiać. Zadzwonił później, ale pan Aleksander nie odbierał. Wtedy Siergiej zadzwonił z innego numeru, a wtedy Aleksander krzyknął. Spróbuj tylko udowodnić, że to ja Cię wynająłem. Gdzie są dowody? A nie ma dowodów Siergiej rozłączył się. Rzeczywiście nie miał wcześniej dowodów, ale teraz miał nagranie rozmowy. Przez dwa dni Siergiej nie dawał znaku życia, a pan Aleksander uspokoił się widocznie zrozumiał, że Siergiej nie ma odwagi się z nim zmierzyć. Aleksander był pewny, że Siergiej absolutnie nic nie zdziała. Co pójdzie i wszystko opowie? Bzdura. Gdzie dowody, jakieś dokumenty? Nie ma nic. I kto mu uwierzy? Kim jest Aleksander, a kim jest Siergiej? Prędzej zarobi sobie wyrok. Aleksander oto zaba. Zniesławienie takiej osoby to poważna sprawa. Alisa chodziła przygnębiona, ale szczerze mówiąc, jemu było obojętne jej samopoczucie. Pomyślał. No, i co z tego, że jest smutna, należy do mnie, a cena, jaką za nią zapłaciłem, jest nieważna. Pan Aleksander uwielbiał wszystko, co piękne, i na tym koniec. Może w ten sposób rekompensował sobie brak własnej atrakcyjności. W drodze do gabinetu pan Aleksander nagle zauważył brudne zacieki wody. Gdzie jest sprzątaczka? Ryknął na sekretarkę. Niedawno tu sprzątała, wyjąkała Katarzyna. Zaprosić ją? Oczywiście, zaproś. Dziesięć minut później w gabinecie pana Aleksandra stała starsza kobieta w roboczym niebieskim fartuchu. Nie rozumiem, a gdzie jest ta ruda? Jaka ruda? zapytała sprzątaczka. Katarzyna. Krzyknął rozpaczliwie. Tak, panie Aleksandrze, odpowiedziała wchodząc sekretarka. Wiedziała, że jeśli szef tak krzyczy, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Pracowała u niego już trzy lata i nauczyła się bezbłędnie rozpoznawać, w jakim stopniu jest ściekły. Teraz był w szczytowej formie. Kim ona jest? Aleksander spojrzał na sprzątaczkę, nie na sekretarkę. Katarzyna westchnęła. Dawno powinnam rzucić tę przeklętą pracę, pomyślała. Ale szef doskonale rozumiejąc, że dobrą sekretarkę w dzień z lampą szukać, bo wszyscy od niego uciekali, płacił bardzo dobrze. Jak to kim? To nasza nowa sprzątaczka. Maria odeszła, przeszła na dzienne studia. To pan sam przyjął panią Annę. Ach tak, przypomniał sobie Aleksander. Nie chciał zatrudniać starszej kobiety, ale nie było w kolejce młodych, ładnych dziewczyn. Zatrudnił tę jakiej tam panią Annę, ale przysiągł, że przy pierwszej okazji ją zwolni. Wyglądało na to, że ta okazja właśnie nadeszła. Katarzyna, teraz wychodzę, a kiedy wrócę, tej staruszki ma tu nie być. Nie jest mi potrzebna. Kobieta zapłakała. Proszę, bardzo potrzebuję tej pracy. Wszystko poprawię, wszystko zrobię. Milczeć, jeszcze tego brakowało, żeby jakieś staruchy mu się sprzeciwiały. Bardzo proszę, moja córka jest chora, wybaczcie. Ale on już szedł dalej. W drodze wyraziście spojrzał na sekretarkę. Niech rozumie, że nie przystoi mu tłumaczyć się tak długo z tą staruszką sprzątaczką. Pan Rynbek ciężko przeżywał kłótnie z córką. Cóż tu dużo mówić. Był wobec niej winny. Ratowanie biznesu kosztem własnego dziecka było podłe i niskie. Wczoraj opowiedział o wszystkim żonie: Olga była zszokowana, rozumiała Alice. Ale patrząc na sytuację z drugiej strony, córka przyjęła propozycję bezdusznego biznesmena nie pod presją, ale z własnej woli. Paryż, kwiaty, drogi pierścionek która kobieta się oprze Porozmawiałabyś z nią westchnął rynbek. Niech ochłonie. Zobaczysz, czas wszystko poukłada. Chciałbym wiedzieć, kiedy to się stanie. Nie martw się, mądra życiowa nauka to wie. Ty jesteś najrozsądniejsza, powiedział Rynbek i objął żonę. Olga doskonale rozumiała, że Alisa ma twardy charakter. Raczej nie spróbuje zrobić pierwszego kroku. Zwłaszcza teraz. Gdy jest przekonana, że została zdradzona. Poza tym, Alisa jest jeszcze bardzo młoda, więc brakuje jej rozsądku i zimnej krwi. Pani Alisa? Zapytał jakiś mężczyzna, kiedy wyszła z budynku. Tak, to ja odpowiedziała z uprzejmym uśmiechem. Czy mogłaby pani poświęcić mi pięć minut? Mam informacje dotyczące pani męża. Dobrze, proszę wsiadać do samochodu zaprosiła Alisa. Z jakiegoś powodu się nie bała. Nieznajomy mężczyzna, ale w świetle ostatnich wydarzeń nic już jej nie dziwiło. Może teraz usłyszy kolejną historię o zdradzie? Kto tym razem? Matka, siostra, mąż. Można się spodziewać wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Po tym, jak dowiesz się, że najbliższa osoba Cię zdradziła a spróbuj udowodnić, że to ja Cię wynająłem. Gdzie są dowody? Nie ma dowodów. Alisa była zszokowana. Szczerze mówiąc, już tego samego dnia zaczęła rozumieć, że z tą historią nie wszystko jest takie proste. Ojciec wyraźnie chciał jej coś ważnego powiedzieć, ale Alisa nie dała mu takiej możliwości. Przypomniała sobie zaloty Aleksandra. Choć był nieatrakcyjny, przed takimi gestami mało kto by się oparł. Ponadto Alisa przeżyła rozstanie i była gotowa na nowe związki. I ojciec nie miał tu nic do rzeczy. Tak, zaprosił Aleksandra na kolację, ale nawet jeśli taka umowa istniała, Rynbek zdecydowanie nie chciał wywierać presji na Alisę. I nie wywierał. W końcu zgoda na małżeństwo z Aleksandrem była jej i tylko jej decyzją. Tak, ale Aleksander wspomniał, że ojciec sam ją zaproponował. To zupełnie do niego nie pasuje. Alicie zrobiło się wstyd, że zwątpiła w bliską osobę, ale ojciec żyje, więc jeszcze nie jest za późno, żeby wszystko naprawić. Przepraszam, Siergieju, zwróciła się Alisa do mężczyzny siedzącego obok niej. Ile chcecie za to nagranie? Chcę tylko sprawiedliwości i oczyszczenia swojego sumienia. Gdybym chciał pieniędzy, powiedziałbym o tym od razu. Prześlę wam to nagranie i rozejdziemy się w pokoju. Nie wiem, jak wam zękować, wykrzyknęła Alisa. Nie wiedziała jeszcze dokładnie, co zrobi z tym nagraniem, ale była pewna, że pomoże jej ono w życiu. Nie ma za co odpowiedział mężczyzna i wyszedł z samochodu. Do widzenia. Alisa zadzwoniła do ojca. Pan rynbek odebrał natychmiast, jakby czekał na telefon od córki. Tato, proszę, wybacz mi. Rynbek aż usiadł. Nie spodziewał się, że wszystko tak szybko się rozwiąże. Czekał na odpowiedni moment, żeby spróbować porozmawiać z córką. Widocznie coś się wydarzyło, co zmieniło jej zdanie. Ależ córeczko, to ja powinienem cię przepraszać. Pan Aleksander z niecierpliwością czekał na koniec dnia pracy. Był zdenerwowany, choć sam nie wiedział dlaczego. Chyba nerwy mi puściły, pomyślał. Nic, wrócę do domu, wezmę uspokajającą kąpiel, wypiję herbatę ziołową i położę się spać wcześnie. Jutro będę jak nowonarodzony. Rzadko się denerwował, można powiedzieć, że nigdy. Był pewny, że żadnymi emocjami nie można poprawić sytuacji, a jedynie ją pogorszyć. Kiedy człowiek się denerwuje, może popełniać błędy, czasem nawet fatalne. Dlatego od najmłodszych lat nauczył się, że nerwy i biznes są niekompatybilne i jeśli chce coś osiągnąć, musi pracować umysłem, a nie dawać się ponieść emocjom. W domu czekała go jednak jeszcze jedna niemiła niespodzianka. Alisa przywitała go z rękami na biodrach, a jej oczy płonęły. To coś nowego. Gdzie podziała się jej miękkość, uległość i delikatne maniery? Aleksander nie chciał tego przyznać, ale taka Alisa podobała mu się znacznie bardziej. Jednakże była wyraźnie gotowa powiedzieć mu coś nieprzyjemnego. Co mamy na kolację? zapytał łagodnym tonem. Kolacja będzie gotowa za dziesięć minut, a w międzyczasie powiedz mi jedną rzecz czy to prawda, że ojciec sam zaproponował ci moją rękę i serce? Aleksander skrzywił się, myślał, że już przeszli ten temat. Alisa zawsze była spokojna i uległa, nie spodziewał się, że będzie drążyć, a zasiać niezgodę między nią a jej ojcem było mu bardzo na rękę. W ostatnich dniach Alisa siedziała w domu, jak przystało na piękną i posłuszną żonę. Ciekawe, kto cię naprowadził na ten pomysł? O tym później po prostu odpowiedz. Alisa patrzyła na niego twardym spojrzeniem, a Aleksander nagle pomyślał, że wcale jej nie zna. No, on. Czyli nie proponował. Stwierdziła Alisa głęboko myśląc. Nie proponował. A co to zmienia? Pan Ryndbek miał poważne problemy. Zaproponowałem mu pomoc, a on ją przyjął. Zaprosił mnie na kolację. To wszystko. Ale w czym problem? Aleksander był pewien, że tym wyjaśnieniem wszystko zakończy, ale oczy żony zweziły się. Prawdziwy ogień płonął w nich. Powiedziałeś, że miał poważne problemy. Nie chcesz powiedzieć, jak w nie wpadł. Aleksander milczał. Jasne było, że żona wie więcej, niż można było przypuszczać, a to było niebezpieczne. Ciekawe, co dokładnie wie, jakby to ostrożnie wybadać, żeby wiedzieć, jak się zachować dalej. Był pewien, że uda mu się wyjść z tego cało, jak zawsze. Potem oczywiście odegra się, ale teraz trzeba być ostrożnym. Nie chcesz? westchnęła Alisa. Dobrze, pomogę ci. Alisa włączyła nagranie. Mam nadzieję, że nie zaprzeczysz, że to twój głos. No, Siergiej. Teraz Aleksander zrozumiał, że jeśli Alisa da nagranie ojcu, a do tego, skoro ma je żona to pewnie ten głupiec opowiedział jej wszystko. Pierwszy raz Aleksander tak się potknął, a wszystko przez chciwość. Gdyby zapłacił Siergiejowi, nic by się teraz nie działo. Tym bardziej, że dla niego to niewielkie pieniądze. A teraz Ceo, jaki ty jesteś? Odchodzę. Jak rozumiesz, po czymś takim nie mogę z tobą żyć. Mógł oczekiwać wszystkiego, gruźb, łez, nawet tego, że Alisa wszystko opowie teściowi. Ale to, że Alisa zamierza odejść, tego się nie spodziewał i nie chciał. Chciał, żeby z nim mieszkała, żeby spała obok, żeby robiła mu kawę. Tego samego wieczoru Alisa wyjechała do rodziców. Próbował się upić, ale nie udało się. Co za bzdura. Aleksander nie mógł uwierzyć, że tak bardzo będzie tęsknił za Alisą, a przecież dopiero wyjechała i nie minęła nawet doba. Położył się i zastanawiał, co mógłby zrobić, żeby zmusić Alisę do powrotu. Nic nie zrobił, nic dobrego dla niej. Nie pozwalał jej pracować, miał paskudny charakter, nic za co można by Y go szanować. Ale zrobił mnóstwo świństw. Aleksander nie mógł znaleźć sobie miejsca. Dopiero teraz zrozumiał, że całe życie zachowywał się jak ostatni drań. Podłożył świnie teściowi, prawie go zrujnował. A jak potraktował sprzątaczkę? A przecież to starsza osoba na pewno nie z dobrego życia przyszła pracować jako sprzątaczka. Myślał, co za różnica, jakiś rozwód. Może ona się spieszyła? Wcześniej Aleksander nic takiego nie zauważył. Dlaczego nie wyjaśnił przyczyny? Mogło się zdarzyć, że nie była winna. Mogło się zdarzyć, że posprzątała, a ktoś po niej coś rozlał. Wystarczyło machnąć nogą, a wszystko by wyschło. I tak to się stało. A on od razu tak zareagował. Sam nie rozumiał, dlaczego nagle zrobiło mu się tak żal tej babci. Co ona mówiła? Że córka jest chora, że potrzebuje pieniędzy. Przewrócił się na bok. Przyszła mu do głowy myśl: A jeśli spróbować naprawić choćby coś? No, sprzątaczkę przywrócić, oddać pieniądze teściowi, przeprosić Alisę i bez żadnych podtekstów powiedzieć. Że bardzo jej brakuje. Dla Aleksandra to były fantastyczne myśli. Nigdy wcześniej by o czymś takim nie pomyślał. A teraz, im dłużej myślał, tym lżej mu się robiło. Tak, zrobi to. Aleksander zasnął, i chyba po raz pierwszy na jego ustach pojawił się uśmiech we śnie. Następnego dnia, gdy Aleksander przyjechał do pracy, poszedł do działu kadr. Pracownicy zauważyli nieśmiały uśmiech szefa i stwierdzili, że dobrze mu z nim. Ale mimo to wszyscy byli przerażeni. Wszystko, co pochodziło od ich szefa, nie mogło być przyjemne. Uśmiech to coś niezwykłego, więc czekali na coś niespodziewanego. Znając Aleksandra, można przypuszczać, że uśmiecha się z góry, myśląc o jakimś nowym podstępie. I najprawdopodobniej dotyczy to pracowników. Ludzie, powiedzcie mi, jak znaleźć tę sprzątaczkę, którą wczoraj zwolniłem. Nazywa się chyba pani Anna? Marina wydrukowała dane starszej kobiety i podała mu: Proszę, panie Aleksandrze, bardzo dziękuję, Marino. Gdy wyszedł, wszyscy spojrzeli na siebie, zastanawiając się, czy aby nie zachorował. Ludzie przestali pracować. To było naprawdę dziwne. Nie nakrzyczał, wszystko spokojnie, nawet podziękował. A to, że powiedział Marina, w ogóle nie mieściło się w żadnych ramach. Ludzie patrzyli na siebie z niepokojem. Co za cuda? Pan Aleksander wszedł do gabinetu i chwycił za telefon. Zastanowił się, co powiedzieć. Wszystkie słowa, które miał zamiar wypowiedzieć, były dla niego nowe i musiał jeszcze raz wszystko przećwiczyć. W końcu wybrał numer, który był podany na kartce. Pani Anno, dzień dobry. Chciałbym przeprosić za wczoraj. Proszę wybaczyć, byłem w błędzie. Jeśli to nadal aktualne, proszę przyjść jutro i rozpocząć pracę. No i świetnie. Teraz Alisa. To będzie znacznie trudniejsze, ale dla pana Aleksandra nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba zacząć od rozmowy z Teściem. Nie zwlekał z tym. Znowu wziął telefon. Panie Rynbek, muszę się z panem spotkać i porozmawiać. Ojciec Elisi wiedział już wszystko od córki. Nie chciał rozmawiać z Aleksandrem, ale jakby nie patrzeć, zgodnie z dokumentami był mu w imien pieniądze. Dobrze, jestem w restauracji. Jeśli panu pasuje, będę tu cały dzień. Aleksander mówił długo, potem położył przed teściem dokumenty. Nie jest pan mi nic winien. Tu jest nawet trochę więcej niż pan stracił. Tak nazywam to kompensacją. Mężczyzna długo milczał, a potem zapytał: Czyli zrobiłeś to wszystko tylko po to, żeby zdobyć moją córkę? No tak. Nie kochasz jej? Nie mogę teraz tego powiedzieć na pewno. Wtedy nie kochałem. A teraz, gdy odeszła, czuję się tak samotny, jakby mi coś odcięto. Chciałem prosić o pozwolenie na zaloty do Elisji. Może mnie wybaczy. Tylko tym razem wszystko będzie uczciwe. I obiecuję, że jeśli mi się nie uda, nie będę na nikim wyładowywać złości ani szkodzić waszemu biznesowi. Aleksander wyszedł, a rynbek wziął telefon. Halo, córeczko właśnie był u mnie twój mąż. A wiesz, on nie jest taki zły. Wygląda na to, że mocno nim wstrząsnęłaś. Snęłaś. 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 Snęłaś.